Witajcie, rodacy. Po ostatnim teście silników Foxiera zwróciła się do mnie firma Garilla, czy nie chciałbym przypadkiem zrobić testów ich silników oznaczonych modelem X2406 o mocy 2650 kW. Tak więc zapraszam do recenzji. Opakowanie naszego nowego napędu to tak naprawdę jeden duży kartonik z narysowanym silnikiem i numerem serii. Z boku dowiemy się najważniejszych detali technicznych, jak choćby tego, że zastosowano tutaj mocne i odporne na zderzenie aluminium 7075. Oczywiście po otworzeniu pudełka widzimy dobrze zabezpieczone silniki na czas podróży, a z dodatków znajdziemy oczywiście śruby do mocowania silników oraz samozaciskowe niebieskie nakrętki M5 i to wszystko. Co do jakości samego produktu, nie mam się tutaj do czego przyczepić, uzwojenia są dobrze nakręcone, mamy oryginalne japońskie łożyska NMB i wysokiej jakości magnesy, które są w optymalnej odległości. Szybko zatem zamieniłem swoje datury, które są mniejsze od przedstawianych Garilli i aktualnie jestem po tygodniu latania na nich i muszę powiedzieć, że te silniki są naprawdę bardzo dobre. Z racji swojego rozmiaru mamy tutaj duży zapas zarówno mocy, jak i tak zwanego momentu obrotowego przy jednoczesnym zachowaniu bardzo płynnej pracy jednostek. Na początku widzieliście również dość dużego crasha, a ciekawostką jest natomiast to, że na silnikach nie ma nawet ryski po nim. Więc za wytrzymałość na wypadki w moim teście NCAP dostają te silniki pełną pulę gwiazdek. Jeżeli chodzi o cenę, to producent wycenił 4 takie napędy na około 260 zł i jak na razie są one dostępne tylko w zagranicznych portalach. Ale do tego chyba już jesteśmy przyzwyczajeni, że dość dużo części do dronów można ściągnąć jedynie w dobrych cenach tylko z chińskich stron. Wracając jednak do ceny, to 260 PLN-ów to kwota dość duża, bo tak naprawdę możemy kupić w tej cenie nie 4, a 8 silników jakiejś budżetowej marki. Tylko oczywiście jakość będzie gorsza, no i tutaj musicie sobie zadać pytanie, czy wy potrzebujecie najwyższej staranności przy wykonywaniu silników, czy zadowolicie się tańszym zamiennikiem. Ja zostawiam was zatem z przykładowymi lotami, no i tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. You, while my love, it just pours.